Coraz bliżej do zakończenia prac i oddania nowego bloku operacyjnego w Dębickim Szpitalu. Płyta lądowiska dla helikopterów nad obiektem została już wylana. To bardzo ważny etap budowy, zaznacza wicestarosta Mateusz Pasek. Wczoraj właśnie miało miejsce zalanie płyty ostatniej lądowiska dla helikopterów. Teraz tylko wykończenie tego budynku, czy aż wykończenie tego budynku. Prace idą nad wyraz bardzo sprawnie. Będzie to na pewno zakończone przed terminem, więc myślę, że w październiku będziemy mogli się cieszyć z otwarcia tego nowoczesnego bloku operacyjnego, który będzie posiadał 5 sal operacyjnych i przede wszystkim lądowisko dla helikopterów, a jest to coraz potrzebniejsza sprawa ze względu na autostradę. Sprawa, bardzo się cieszę, że mogłem w tym uczestniczyć, że to się właśnie dzieje teraz. Podczas tej kadencji szpital zyskał dzięki temu, zresztą ostatnio widzieliśmy nowy sprzęt, który został już zakupiony, teraz ten blok operacyjny, więc naprawdę dużo dobrego się dzieje. Oczywistą rzeczą jest, że jest to przedsięwzięcie o dużym charakterze, jeśli chodzi o szpital, powiedziałbym ponadczasowe, bo tego typu inwestycja o takim oczywiście potencjale i koszcie od bardzo wielu dziesięcioleci ma miejsce i dzisiaj oczywiście wypada dziękować opatrzności i sytuacji, że jesteśmy właśnie na tym etapie. Po pierwsze, wydaje mi się, że firma jest bardzo wiarygodna, która dotrzymuje terminu i wierzę mocno, iż skończymy jako środowisko terminem i z jakością tejże inwestycji. Wierzę mocno, że wszyscy z tego skorzystają, którzy będą czerpać potrzebę korzystania ze szpitala dębickiego. Budowa bloku operacyjnego trwa, tymczasem Dębicki Szpital jest zaopatrywany w nowoczesne wyposażenie. Do sprzętów medycznych, jakimi zdecydowanie może się już poszczycić, zaliczyć można nowy tomograf, laparoskop wraz z nożem harmonicznym, tor wizyjny do badań endoskopowych, kolumnę antroskopową oraz stół operacyjny okulistyczny. Wielomilionowe zakupy zostały zrealizowane w ostatnim czasie ze środków powiatu dębickiego.